Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Inwestuję 500+. Trochę przekroczymy ten limit, ale jedziemy po bandzie, jedziemy na pełnej, jak ktoś mówi, mówią. Ja tak nie mówię, bo tak nie przystoi. Ostatnio kupowałem srebro, to było 12 tutaj kangurów australijskich, 12 monet, to myśmy w 7 odcinku. W dzisiejszym 8 odcinku Inwestuję 500+. Dorzucamy do skarbca cygańskiego 55 uncji liścia klonowego, kupionego jeszcze po tej przecenie właśnie spadkowej na początku marca. I policzymy sobie to, ile kosztuje oczywiście, dlaczego srebro, bo ja lubię bardzo srebro, lubię złoto, w następnym odcinku kupuję, będzie o jednej uncji złota, więc wykorzystuję te zawirowania i ten początek właśnie jakiejś paniki, nie wiadomo co na rynkach się będzie działo, to wtedy jeszcze jest możliwość kupienia, do kupienia właśnie metali. Tutaj na boku mam jeszcze takie specyficzne monety od Przemka Słomskiego, one są no, unikalne. Tutaj mam pozłacane srebro, australijska koala pozłacana i ja myślę, że te rzeczy wykorzystam do rozdania. No, na streamingu, na Veto Live, ponieważ następny Veto Live zrobimy z powodu koronawirusa, zrobimy wyłącznie w formie online, od 17 do 20 kwietnia będzie streaming, wyłącznie dla patronów i dla klientów, którzy kupią sobie dostęp. No, za 9 zeta jest dostęp do Patronite'a, więc prawdopodobnie wszyscy na Patronite'ie dostaną oczywiście dostęp do tego streamingu, więc zapraszam już teraz, warto być patronem od 9 zeta, żeby mieć możliwość nawet, oprócz tego, że się można nauczyć, bo będzie około 40 osób występujących, to jeszcze będą do rozdania różne rzeczy w konkursach, także zapraszam za 9 zeta do udziału. Policzmy sobie, ile to kosztuje, jakie są obecnie ceny na rynkach srebra. Nie wiem, po co miałem te rękawiczki założone w takim razie. Zapisałem sobie, że 7 odcinek srebro 55 uncji 1710 gramów po 2,58 wychodzi za 1 gram, czyli taniej niż tutaj w okolicach stycznia, jakby ostatni odcinek o 2 grosze na gramie. I to wychodzi 4411 zł 80 groszy. I to dołączyło się do sumy zakupu. Także troszkę wykraczam po zasady tej serii, ale myślę, że hookers, kurde, naprawdę. Ceny 24 lutego były w szczytach, tam już dobijało do 19 dolarów za uncję. Po tych przecenach właśnie marcowych, to przełomu lutego i początku marca, spadła ta cena srebra do 16,5 dolara, do 17. Próba przejścia z powrotem na 17,5 dolara i z powrotem cofnięcie na 16 dolarów. My to mamy tutaj w cenie za gram pokazane właśnie. Tutaj szczyt był za 2,38 zł za gram, wtedy już monety sięgały po 100 zł i ta cena się trochę cofnęła. Już teraz możemy monety kupić od 80, tak 2 zł do 90, więc tak też wpisuję. Nawet teraz jest cena srebra za gram, oczywiście cena jest pod 2,07, no i ja to wpisuję właśnie tutaj monety za 2,58. Dobijemy właśnie tę cenę, myślę, że będzie przyjemnie. Zobaczyć, jak będzie to wyglądało na koniec roku. Dorota Sierakowska w jednym z odcinków powiedziała, że surowiec tak naprawdę walczy, cena surowca walczy z ceną metalu inwestycyjnego i tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę srebro pójdzie. Bardziej jako właśnie surowiec i ciężko z wybiciem wtedy będzie, bo na przykład przy trochę recesji gospodarczej, zwolnieniu gospodarczym tyle surowca do produkcji nie jest potrzebne, więc nie jest nam potrzebne, no to cena będzie spadała. Ale tu właśnie, kiedy będzie kryzys gospodarczy i złoto na przykład pójdzie do góry, to wtedy zobaczymy, co będzie robiło srebro. Złoto inwestycyjne tutaj ma duży sens, ale srebro często jest uznawane jako surowiec, więc nigdy nie wiadomo, co się z tymi monetami stanie. Może będą tańsze. Nie wiadomo. Horyzont inwestycyjny na srebrze ja mam bardzo długi, taki 18-letni. Taki jak mój sens, albo jeden, albo drugi. Bo w sierpniu oczywiście będzie już inwestuje 1000+, to wtedy masz młody jeden, masz młody drugi, powodzenia. A ja jadę na Bahamy. To tyle, kurczę, co? Dopisałem to do naszego arkusza. Obecnie mam w takim razie 10 tysięcy około złotych. Myślę, że byłoby super dopakować to do kilkudziesięciu tysięcy złotych na koniec roku, żeby pokazać tą skalę, gdzie już te mikroruchy są bardzo ważne. Będę w tym najbliższym czasie również dokupował kolejne rzeczy. Planujemy zakupy na giełdzie. Planuję zakupy na oczywiście dalej krypto, żeby to skupować. I tyle.
Jeśli chcecie więcej się pouczyć o kupowaniu srebra, zaraz jeszcze przejdziemy do ofert partnerów, którzy tutaj się często pojawiają, bo mam tych trzech ziomków od inwestowania. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o metalach inwestycyjnych, to ja tylko wam oczywiście zawsze będę polecał książki Inteligentny Inwestor Trader 21 i mamy tutaj pierwszy rozdział o metalach szlachetnych. Pierwszy rozdział tomu drugiego to jest właśnie o metalach szlachetnych, jak inwestować w złoto i srebro fizyczne, palat, platyna, elektronicznie, jak właśnie elektronicznie kupować, jak na co uważać, jak rozpoznać, no przeróżne rzeczy takie, które powinniśmy wiedzieć na przykład o srebrze. W temacie srebra to na pewno będziecie mogli poczytać o tym, dlaczego JP Morgan skupuje 120 chyba milionów uncji srebra. Dlaczego to trzyma w skarbcach, nie? I to jest bardzo ciekawa sprawa, o tym można poczytać w Inteligentnym Inwestorze, polecam serdecznie. Link jest w opisie. Nagrywam zaraz odcinek o tym, że sprzedaliśmy jako veto ponad 1000 książek, 1000 tomów Inteligentnego Inwestora, z czego jestem bardzo dumny, ponieważ zaraz zobaczycie w drugim, kolejnym odcinku, jakie są oceny na Lubimy Czytać, więc jeśli chodzi o metale inwestycyjne, polecam. Co do partnerów, którzy często występują na kanale Veto, to postaram się załatwić jakieś kody rabatowe, to pewnie po prostu więcej będzie w opisie. Tam możecie napisać, chcę kupić tyle i tyle, jaką mogę dostać ofertę i po prostu będziecie mogli negocjować właśnie ceny. Jako że wracam, to w przyszłym tygodniu jedna uncja złota, potem inwestowanie na giełdzie, skupowanie dalej kryptowalut, może jakieś altcoiny, może wasza propozycja. Widzimy się co tydzień z powrotem na Inwestuję 500+, i bardzo, bardzo liczę na waszą obecność na Veto Live, więc zapraszam do grona partnerów, gdzie możecie już mieć dostęp do Veto Live, a również na grupie patronów jest napisane, kto już mniej więcej będzie, kto będzie z prezentacją i komu będzie można zadawać pytania, od kogo będzie można się uczyć, więc zapraszam bardzo serdecznie. Widzimy się w przyszłym tygodniu i trzymam kciuki za wasze inwestycje i za wasze gromadzenie majątku i podatki to kradzież. Pamiętajcie. Cześć.